Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja również w sprawie nowotworów. Oświadczenie kieruję do pana ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szanowny panie ministrze, od dłuższego już czasu eksperci w zakresie onkologii biją na alarm w związku ze spodziewaną plagą nowotworów. Po części jest to spowodowane opóźnieniami diagnostycznymi wynikającymi z sytuacji pandemicznej, ale klinicyści również wskazują w dużej mierze na zaniedbania w obrębie polityki zdrowotnej państwa. Przedstawiciele rządu często podkreślają wzrost nakładów na onkologię, co jednak nie przekłada się jak dotąd na poprawę jakości usług medycznych i powszechną dostępność do tradycyjnych i nowoczesnych terapii. Co więcej, w wielu przypadkach sumy przeznaczone na świadczenia w ramach leczenia onkologicznego okazują się być znacząco okrojone. Zmniejszona została chociażby w stosunku do roku ubiegłego i jeszcze poprzedniego kwota przeznaczona na chemioterapię. Mało tego, z listy refundowanej wycofano lek dla pacjentek chorych na nowotwór piersi typu HER2 dodatni. Warto podkreślić, że problem ten nie dotyczy, jak raczył stwierdzić pan minister, jedynie 80 kobiet. Mowa tu bowiem o ponad 1000 kobiet, u których cały czas istnieje wysokie prawdopodobieństwo nawrotu i przerzutów raka piersi. Tego rodzaju sytuacje oznaczają ogromne osobiste dramaty, a w skrajnych przypadkach są po prostu wyrokiem śmierci. Prognozowany przez specjalistów wzrost zachorowań na nowotwory w Polsce ma wynieść około 40%. Oznacza to, że proporcjonalnie do tych przewidywań należałoby zapewnić opiekę i swobodny oraz powszechny dostęp do terapii i coraz liczniejszej grupy pacjentów. A zatem bardzo proszę o pilną odpowiedź na następujące pytania. Czy i kiedy Ministerstwo Zdrowia przywróci na listę leków refundowanych leki onkologiczne, w tym na nowotwór piersi typu HER2 dodatni? Czy istnieje jakikolwiek program lub strategia działań w obliczu tak dramatycznego wzrostu zachorowań na nowotwory? Czy zapewniono środki finansowe i zaplecze logistyczno-medyczne na czas wzmożonych zachorowań na raka? Czy i kiedy uruchomiony zostanie zapowiadany od roku Fundusz Medyczny, który powinien obecnie dysponować kwotą 6 miliardów złotych niezbędnych do uruchomienia wszystkich tam zapowiadanych dodatkowych procedur? Odpowiedzi na te pytania wydają się w obecnej sytuacji niezbędne, aby móc względnie precyzyjnie zdiagnozować stan przygotowania służby zdrowia na pogłębiający się kryzys w polskiej onkologii. I kolejne oświadczenie skierowane również do ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego. Szanowny panie ministrze, w obliczu ciągłego i narastającego chaosu związanego z systemem szczepień, jaki zaproponował Polakom rząd, rodzą się nieustannie coraz silniejsze emocje i dyskusje. Ich głównym powodem są przede wszystkim sprzeczne informacje, jakie docierają w związku z zakupami i dostawami szczepionek oraz organizacją samego systemu. Wobec takiego szumu informacyjnego przeciętny odbiorca ma prawo czuć się zagubiony, a przez to pośrednio również zwątpić w sens szczepienia w ogóle, co również boleśnie pokazują nowe statystyki osób niechętnych szczepieniom. Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Czy prawdą jest, że początkowo Polska zamówiła jedynie 6 600 000 dawek szczepionki firmy Moderna z przysługujących jej 13 milionów? Czy prawdą jest również, że zrezygnowano z 9 milionów dawek firmy Pfizer? Czy potwierdza pan również, że Polska nie skorzystała ze wszystkich oferowanych jej dostaw i zakupiła zaledwie 2/3 przysługujących jej dawek od firmy AstraZeneca, co oznacza o około 8 milionów mniej w ramach umowy podstawowej? Czy prawdą jest również, że polski rząd nie złożył zamówienia w ramach dodatkowej umowy z Moderną, co oznacza niemal 7 milionów dawek mniej?
Czy prawdą jest również, że rząd zrezygnował z 13 milionów dawek szczepionki CureVac, która została w kwietniu dopuszczona na rynku europejskim? Czy prawdą jest również, że w kwietniu Polska kupiła 20 milionów szczepionek firmy AstraZeneca, w tym 4 miliony do odsprzedaży krajom spoza Unii Europejskiej i to w czasie, gdy rząd ogłaszał, że z powodu ograniczonych dostaw zamierza dokonać dodatkowych zakupów szczepionki poza systemem wspólnych unijnych zamówień? Czy prawdą jest również, że rząd złożył ofertę władzom Danii, deklarując chęć odkupienia niewykorzystanych tam szczepionek firmy Johnson & Johnson? Ile dawek szczepionek zostało zutylizowanych? I ostatnie pytanie, czy rząd zdecyduje się wreszcie przekazać realizację programu szczepień samorządom i zrezygnować z jakichkolwiek form centralizacji na poziomie organizacyjnym? Dziękuję bardzo.